Płocku szykują się już do fety, ale Wisła gra ostatnio jak sparaliżowana. Zresztą nie lepiej Zawisza, a jeszcze gorzej Bełchatów, który za chwilę może zaliczyć spadek po spadku. Wjeżdżamy na ostatnią prostą. Krzysztof Budka, zapraszam na Pierwszoligowca. Zaczynamy! Uwaga, nadchodzą. Już w piątek poznamy drugi zespół, który wywalczył awans do Ekstraklasy. Tak przynajmniej twierdzą w Płocku. Jednak Wisła ostatnio robi co może, by walka o awans trwała jak najdłużej. W weekend przegrała właśnie drugi mecz z rzędu. Walkowera z Dolkanem nie liczymy. A coś takiego zdarzyło się w tym sezonie Wiśle po raz ostatni w sierpniu. Ostatnie, co dzisiaj moglibyśmy zrobić, to rozpamiętywać bardzo długo tą porażkę, bo przed nami jest mecz piątkowy, absolutnie finałowy z Zawiszą. Gramy przed własną publicznością, gramy przed naszymi rodzinami, przed ludźmi, którzy bardzo mocno nam kibicują i jestem przekonany, że zrobimy wszystko, żeby zapewnić sobie awans do Ekstraklasy w meczu piątkowym. Płock zatrzymać może tylko Zawisza, ale z taką obroną? Nie mam racjonalnego wytłumaczenia po tym spotkaniu. Wszystkie bramki strzeliliśmy sobie sami, jest mi bardzo przykro, mówi trener Zawiszy Zbigniew Smułka po przegranej z Wigrami. Tak czy inaczej, w piątek ostatnia szansa, by zatrzymać Wisłę w marszu do Ekstraklasy. Bo jeśli nie Zawisza, to już nikt. A teraz tradycyjne top 5, czyli najładniejsze gole. Tym razem pod lupę wzięliśmy dwie kolejki. Tę z ubiegłego tygodnia, 30, i tę z weekendu, 31. Zobaczcie trafienia, jakie dla Was wybraliśmy. Miejsce 5. Mateusz Szwok dla Arki w meczu z Druteksem Bytowią. Gol szczególny, bo zapewniający Gdynianom awans do Ekstraklasy. Miejsce 4. Daniel Feruga na 2-0 dla Chojniczanki w meczu z Zagłębiem. Miejsce 3. Peter i Forsel na 2-0 dla Miedzi w spotkaniu z Sandecją. No i tym razem Grzegorz Fonfara rozbił bank. Na dwóch pierwszych miejscach dwa jego gole ze spotkania ze Stomilem. Miejsce 2. Bramka na 1-0. I miejsce 1. Bramka na 2-0. Zjawiska rozpoczynamy od Rafała Ulatowskiego i czarnych chmur, jakie zebrały się nad jego głową i nad całym Bełchatowem. Po spadku z Ekstraklasy nieśmiało przebąkiwano o szybkim powrocie do niej, ale wygląda na to, że za chwilę może się skończyć kolejnym spadkiem. Nie pomogły 34 okrążenia w garniturze, nie pomogła heroiczna obrona swoich piłkarzy. Chłopcy zostawiają serce, zdrowie i żyjemy w takich warunkach, w jakich żyjemy. Nikt nie wie w jakich, my sami wiemy w środku. I kocham tych chłopaków za to, że potrafiliśmy wyjść i zagrać takie zawody. Że Wacek Cwerna, nasz środkowy obrońca, dzisiaj miał 3 sprinty 80-metrowe w pierwszych 20 minutach. Bo był zdeterminowany, żeby pomóc napastnikom w zdobyciu bramki. Ja ich za to kocham. No to może pomoże rozmowa piłkarzy z kibicami. Tak czy inaczej, przed Ulatowskim dwa tygodnie prawdy. Miałem myśli różne po meczu, stąd gdzieś dziękuję kibicom, którzy przyjechali za nami i jeżdżą za nami cały czas, za te słowa, które usłyszałem. No bo to bardzo buduje. Trzeba teraz, panowie, mieć głowę w górze i ja jako trener muszę też pokazać tu wszystkim, że mnie i piłkarzom i tak jak kibicom wszystkim zależy na tym, żeby w przyszłym sezonie pierwsza liga była w Bełchatowie. Zmorą Bełchatowa był tym razem Arkadiusz Aleksander. Pan dyrektor rozstrzelał się nam ostatnio aż miło.
Po golach strzelonych drużynie z Bełchatowa Aleksander dołączył do Macieja Górskiego i Szymona Lewickiego, czyli liderów klasyfikacji strzelców. I najwyraźniej 36-letni weteran ma chrapkę na koronę króla strzelców. A teraz gol, który przeszedł do historii. Brawo Gaston! Słyszeliście? Czepiamy się tego Gastona Sangoya od początku rundy, bo to chłopak, który miał pierwszą ligę wciągać nosem. A on zaczął wciągać, jak już Arka wywalczyła sobie awans. Cóż, niektórzy mówią, że lepiej późno niż wcale. Tak czy inaczej, Gaston Sangoy premierowego gola w barwach Arki wreszcie ma za sobą. A skoro przy Arce jesteśmy, to do życzeń dołączamy się i my. Trenerze, jeszcze raz gratulacje. Teraz kilka ciepłych słów o bramkarzu, któremu po pierwszej tegorocznej kolejce trochę się od nas oberwało. Ostatnio jednak Karol Salik ratuje Wigrom punkty aż miło. Gdyby nie jego interwencje, zespół Suwałk na pewno tak szybko nie opuściłby strefy spadkowej. W Sosnowcu zmiany. Potwierdził się nasz news z ubiegłego tygodnia. W kolejnym sezonie miejsce Artura Derbina zajmie Jacek Magiera. Magiera podpisał roczny kontrakt. Będzie to jego pierwsza samodzielna trenerska robota na tak wysokim szczeblu. A apetyty w Sosnowcu niemałe, bo Derbin, mimo nieudanej wiosny, zrobił z Zagłębiem kawał dobrej roboty. Witamy na pierwszoligowym pokładzie Magierę. Witamy też Stal Mielec, która 20 lat czekała, by zagrać znów na zapleczu Ekstraklasy. Czyste oczy zielone, oszalałe. Jasne chyba te oczy oddały cały nas. No i witamy też pod Beskidzie i Górnika Zabrze. Ci jednak z wiadomych względów nie mają się z czego cieszyć, choć akurat Grzegorz Kasprzyk wzruszył nas do łez. Chłopie, nie płacz. Pierwsza liga nie taka straszna i żaden obciach. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Pierwszoligowca zapraszamy w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Zasubskrybuj nasz kanał i nie zapomnij dać łapy w górę.